Wypadałoby powiedzieć dobry wieczór, chociaż za oknem w siedzibie Fundacji Czarny Diament imienia kapitana Jerzego Radomskiego świeci dzisiaj piękne, wtorkowe słońce. Na niebie ślicznie snują się kumulusy, nic nie zapowiada deszczu, natomiast ja wiem, że program, który nagramy za chwilkę, program, który za chwilkę obejrzycie, będzie puszczany z odtworzenia. Tylko i wyłącznie dlatego, że bohater dzisiejszego programu ma pewne zobowiązania, o których summa summarum nie musimy mówić, aczkolwiek one powodują, iż nie będziemy mogli nagrać tego programu live. Wirtualny pub, Fundacja Czarny Diament imienia kapitana Jerzego Radomskiego i zupełnie inne spotkanie niż te wszystkie, które mieliśmy do tej pory okazję oglądać na wirtualnym pubie. Dlaczego? No dlatego, że kończy nam się czas koronawirusa i tak naprawdę kończą się również te piękne chwile, kiedy w internecie mnożyło się mnóstwo koncertów, a myśmy wpadli na zupełnie inną koncepcję i na zupełnie inny pomysł. Otóż koncert koncertem, muzyka muzyką, ale spotkanie z ciekawymi ludźmi, spotkanie z wybitnymi osobami i osobowościami polskiego żeglarstwa to jest nasza propozycja na dzień dzisiejszy, a właściwie dzisiejszy wieczór. Kochani, 32 lata żeglugi non-stop w pierwszym rejsie. Nic tego nie zapowiadało, ale tak się stało. Okres 32 lat to rejs, który wpisał się na stałe w historię polskiego żeglarstwa. Jest absolutnym rekordem i myślę, że jeszcze długo, długo, długo będzie nie do pobicia. Autorem tego rejsu i głównym bohaterem jest kapitan Jerzy Radomski. Cześć, Jureczku. Cześć. Daj łapę. Dam łapę. Słuchajcie, jeszcze zobaczcie, jeszcze koronawirusowo dajemy sobie łapę. Cóż, trzeba by było zacząć od tego, że Jerzy ma taką ilość historii, historyjek, anegdot, przygód do opowiedzenia, że czas przeznaczony na dzisiejsze spotkanie jest przysłowiową kroplą w tym morzu, na którym Jurek spędził tyle czasu. Ja myślę, że powinniśmy przejść do sedna, bo rozgadałem się, jak to ja bym był bohaterem dzisiejszego spotkania, a przecież tak nie jest. Jerzy, no ja ci powiem tak, że od momentu, kiedy cię poznałem, to najpierw niedowierzanie, że takiej rzeczy można dokonać, później fascynacja, a teraz to już tylko i wyłącznie zachowuje się jak gąbka, która chłonie kolejne opowieści, no bo my mamy akurat przyjemność ze sobą spotykać się częściej i te opowieści, których nie zawarłeś w książkach o Burgasie i Bosmanie, czy o Czarnym Diamencie. Jak to jest? Jak to jest, Jerzy? Od marzeń młodego chłopca z Działdowa, który gdzieś tam w swojej jeszcze wtedy chyba nie do końca mądrej, a raczej głupiutkiej główce wymyślił, że ja podbiję świat. Pierwsza rzecz, nigdy nie marzyłem, że podbiję świat. Jeszcze świata nie podbije. Natomiast, no cóż, każdy chłopak ma jakieś marzenia. Czy nie? No oczywiście, że będąc tam 12 czy 14, 15 latkiem, to też jeżeli oglądałeś wtedy jeszcze tam w telewizji za bardzo tam ciekawych programów, ale w kinach jeszcze mogłeś sobie pooglądać jakiś wtedy film. To nie mogłem oglądać. No właśnie. Raczej jedyną tam rzeczą, którą widziałem, to pierś matki, która karmiła mnie. To było najważniejsze. No właśnie. Natomiast fakt jest, że mój dziadek, Edward Radomski, często przynosił mi książki takie, raczej podróżnicze, o Kanadzie pachnącej żywicą, prawda, o Domejko, który buduje w Chile, w Peru, no o
Dżibuti, mieście, państwie, które jest niesamowicie ciekawe, najbardziej gorące miejsce w Afryce. Oczywiście, jeżeli młody chłopak czyta takie książki, ogląda filmy, to marzy, żeby chciałby to też zobaczyć. Oczywiście, że nie było to takie proste dla w sumie biednego chłopaka, który tam mieszka w Działdowie. Pierwsze jakieś takie marzenie, które mnie tak natknęło, to chciałbym zobaczyć to morze, bo faktycznie z morza można wyruszyć dalej. Więc postanowiłem jako 14-latek wybrać się nad morze. Z Żałdowa do Gdyni można było łatwo dojechać. Trzeba było jeszcze zarobić trochę pieniędzy na tą podróż. To było wtedy łatwo pozbierać trochę makulatury złomu, tam szkła, butelek i tak dalej. Sprzedać w punkcie skupu. Proszę? Sprzedać w punkcie skupu. Tak, no sprzedać tego. Długo to zbierałem, ale w końcu nazbierałem. Kilka razy tam chodziłem na dworzec, spytać się w kasie, ile bilet kosztuje, czy nie podrożał, czy nie potaniał. Czy przez przypadek ale jak nie trzeba stwierdziłem... zebrać jeszcze 100 butelek. Okazało się, że już mam wystarczającą gotówkę na to, żeby kupić sobie bilet tam i z powrotem. No to wybrałem się oczywiście w tajemnicy przed rodzicami. No właśnie chciałem to powiedzieć, teraz to by były kłopoty. Teraz to bym miał kłopoty tam, no ale ten. I no, planowałem, że wyjadę rano, wieczorem wrócę. No kiedy wsiadłem do tego pociągu, jeszcze dwa razy się upewniałem konduktora, że on jedzie naprawdę do Gdyni. Oczywiście no, to takie emocje chłopaka, ale kiedy wsiadłem w tej Gdyni, pierwsza rzecz, gdzie tu ruszyć? W którą stronę? Gdzie jest najbliżej morze? Na północ. Proszę, na północ, no tak, no ale jestem na dworcu. Okazuje się, że spytałem się jednego tam z panów, mówi, no tu idziesz tą prosto, tą drogą i dojdziesz, zobaczysz morze. No szybko szedłem, faktycznie, kiedy zobaczyłem, niesamowite wrażenie dla mnie to zrobiło. Pierwsza rzecz, wylądowałem w basenie jachtowym, gdzie stoją łódki już gotowe do... Niektóre stoją na wodzie, niektóre jeszcze się tam naprawia. No i siedziałem przynajmniej no kilkanaście minut przed każdą łódką, przyglądałem się, no i co chwilę spoglądałem na morze. W pewnym momencie zauważyłem, że taka grupa młodych w moim wieku czyszczą jacht, kadłub jachtu. No więc tak, nabrałem takiej energii, mówię, to ja im trochę pomogę. Podchodzę tam, mówię, słuchajcie, czy mogę wam tu trochę pomóc, tam poszlifować, umiem trochę. Przyszedł ten starszy tej grupy, spojrzał na mnie, mówi, nie, nie potrzebujemy pomocy. Ja tak rozpaczliwie mówię, ale ja naprawdę umiem coś zrobić. Nie, nie. No, z łzami w oczach, to była taka moja pierwsza porażka. Poszedłem naprzeciwko basenu, taka mała plaża jest bardzo sympatyczna. No więc przyszedłem na tą plażę, miałem z sobą dwie kanapki, tam dwie bułki z serem. Buchnięte z domu jeszcze. No tam nie, kupiłem sobie ten. I wyobraź sobie, zjadłem pierwszą bułkę, rozebrałem się, w tym plecaku tylko miałem bilet z powrotem do Działdowa, jeszcze jedna bułka. No to musiałem to tam gdzieś schować, tego zacząłem się rozbierać i trzeba się zanurzyć w tym morzu. Niesamowita frajda. No i tak siedząc nad tym brzegiem... I oczywiście jeszcze sprawdzić, czy ona aby jest faktycznie słona. No to próbowałem nie raz. I wyobraź sobie, i tak sobie pomyślałem, no ja ci pokażę. Nie chciałeś mnie dopuścić do
pomocy, szlifowania tego jachtu. Ja kiedyś tam daleko, daleko popłynę, tam bardzo daleko. I to były moje pierwsze marzenia. No oczywiście, że od marzeń do realizacji to jest bardzo czasami długa droga. Ale w myśl zasady, że marzenia trzeba realizować, udało mi się. Udało mi się już kilka lat później. No tak, no bo później co? Później była przeprowadzka do Jastrzębia Zdroju, później była przeprowadzka, znaczy zatrudnienie się na kopalni i wtedy co? Wtedy się otworzyły możliwości budowy jachtu? To nie takie proste było najpierw, bo jak ja przyjechałem tutaj do Jastrzębia Zdroju, to jeszcze akurat krótko przed, jeszcze nie miało, nie było miastem Jastrzębie. Prawa miejskie akurat dostało kilka miesięcy później, był 63 rok chyba, jak się nie mylę. I to miasto było takie trochę, no wiadomo, nowe miasto, tak jak no, nowe Nowa miasto, Huta, bo tutaj przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Pierwsze, że żeby co, dostać mieszkanie, no i solidną pracę, jakieś zarobki dobre. Miałem szczęście, że zostałem zatrudniony na kopalni Moszczenica, i na której przepracowałem w sumie 15 lat w dziale elektrycznym, no metanometrii w zasadzie pracowałem. I wracając do tych czasów, no trochę to było nudno, bo tutaj na ulicy 1 Maja tam były takie dwie knajpy, gdzie wiele takich dziwnych górników później przychodziło po pracy. No i tam siedzieli, popijali piwko, grali w karty gdzieś tam pokątnie i tak dalej, i tak dalej. No i stwierdziłem, że coś trzeba zrobić. Dowiedziałem się, że jest w Rybniku klub żeglarski. Pojechałem tam, zapisałem się. Ja już wtedy miałem sternika, przepraszam, żeglarza. Nie, już sternika miałem wtedy. I wyobraź sobie, zapisałem się do tego klubu. Zacząłem nawet tam trochę szkolić młodszych żeglarzy. No, ale nie za bardzo się tam nam układało. Po prostu ten prezes klubu nie widział jakiegoś konkurenta, nie wiem o co chodzi. Fakt jest faktem, że postanowiłem założyć klub żeglarski w Jastrzębiu Zdroju. Przy kopalni Moszczenica. Tak, no, no, przy kopalni Moszczenica. Okazało się, że miałem szczęście, tam zadzwonił szef loku, że mają pieniądze jakieś, nie wiedzą co zrobić, ale może by tutaj jakieś aparaty kupić do nurkowania. I no, akurat było szczęście. Piękne czasy. Piękne czasy, więc ja dostaję, znaczy dowiaduję się, że można jeszcze kupić elfy i morsy w Gdyni. Mam zlecenie z kopalni, jadę, proszę sobie powiedzieć, cztery aparaty muszę odebrać tam od z magazynu. To nie były takie lekkie te aparaty, w sumie przetransportować to pociągiem, no już tutaj z Katowic ktoś tam pomógł mi odebrać. No i tak się zaczął klub płetwonurków, to jest 1958 rok. 68. Przepraszam, 68. Bardzo piękna data, muszę ci powiedzieć. No, no dlatego, to już, że ja się urodziłem w 68. No, no to widzisz. To jest generalnie, to jest okazja, wiesz, jeszcze. Okazja. No właśnie, okazja. Za chwilkę skorzystamy z okazji. No i co, klub, krótko. Okazało się, że to jest, w 70 roku organizujemy pierwszy górniczy rejs na Wyspy Kanaryjskie. To ten rejs, na którym płynąłeś z Heniem Jaskółą? Tak, to był właśnie, z którym spotkałem się po raz pierwszy w życiu z Henią Jaskółą. Zorganizowanie wtedy takiego rejsu to kuriozalne. To trzeba było być właściwie no, takim kamikaze, kurczę, no bo
Akurat tak umówiliśmy się u mnie w domu na Bryża. Mój szwagier Józek Filipek akurat tam został wezwany na kopalnię, ten czwarty do Bryża. No i była jakaś awaria. On wtedy był kierownikiem oddziału elektrycznego. Musiał jechać. Musiał jechać. No i tak siedzimy, czekamy na Józka. No, a byliśmy po obozie takim, pierwszym obozie żeglarskim, blisko Wargowelskim, koło Działdowa. No to co w przyszłym roku robimy? Jakoś trzeba coś zorganizować. Niestety zowąd tak wpadłem na taki dziwny pomysł, bo najpierw to może gdzieś rejs na jakiś Bałtyk, no ale to jeszcze nie mieliśmy ani kontaktów, ani znajomości tam, żeby tam się dorwać, wynająć jakiś jacht i tak dalej. Myśl zasady, ja nie mam nic, ty nie mam nic i ty nie masz nic i razem mamy tyle, żeby popłynąć w rejs. Pierwsza rzecz, jesteśmy młodzi, no, mamy fantazję, bo to jest najważniejsze. Wyobraź sobie, otworzyłem atlas i tak nie wiem dlaczego, ale spojrzałem na Wyspy Kanaryjskie. Ja mówię, popłyniemy tam. No to jak na pierwszy rejs górniczy, to od razu ambitny plan, bo to przecież no, z Bałtyku to trzeba przejść i przez Cieśniny Duńskie i później no nie, przez akurat Kanał przez Kanał Kiloński, ale przez Kanał La Manche i Biskaję. Biskaję i tak, opłynąć tak. Cały Półwysep Iberyjski i gdzieś tam się wybrać, kurde, wzdłuż połowy Atlantyku bez mała. No nie, no tam nie połowy, jedna trzecia. Jedna czwarta nawet. W 1969 roku płynęłem w takim, no można powiedzieć, dziewiczym rejsie na jachcie Chrobry, który prowadził Wojtek Michalski. To był dziewiczy rejs, no bo po remoncie kapitalnym wtedy nie można było kupić nowych jachtów, ale można było zrobić remont kapitalny. Na Chrobrym po tym remoncie to tylko został kil ołowiany, reszta było wszystko nowe. No, długa historia, ale udało nam się załatwić jacht, wynająć jacht na 3 miesiące Chrobry na rejs ten na Wyspy Kanaryjskie. Mówię, było bardzo dużo szumu w radiu, w telewizji, panowie tutaj z komitetu. Ale ten rejs się w końcu odbył. Odbył się i przyznam I to się, był, że... I to był początek? Marzenia o tym, że Kanary to jest zbyt blisko, zbyt mało. Mam zbyt takie krótko. Zdjęcie, jak siedzę w Plymouth na takiej promenadzie koło tam monumentu Sir Francisca Drake'a i patrzę się na morze i takie, ja tam kiedyś dalej popłynę. I tu przerwiemy. W zadumanym zaułku portu, gdzie nikt już nie zagląda, zniewolony więzami, co już marzeń nie ogląda. Zwisły reje pochyło na zmurszałych już masztach, zniewolona kotwica o burty zwątlone wciąż trzaska. Już przeminęły jego dni. Dziś tylko mu się śni. Jak oddycha pełną piersią żagli, że go czas na szlakach Kliprów nagli, jak dawniej kurs mewy przed dziobem wytycza mu kurs. Imię jego nieznane już, sól morza je zatarła. Z niebotycznych masztów fały załoga już nie targa. Opuścili go chłopcy,
wziął ich na morze Odys. Tylko w burcie zwietrzałej wciąż bije mu serce przygody. Już przeminęły jego dni. Dziś tylko mu się śni. Jak oddycha pełną piersią żagli, że go czas na szlakach Kliprów nagli, jak dawniej kurs mewy przed dziobem wytycza mu kurs. Odwiedź go w czas pogody, zaśpiewaj szantę starą. Zawtóruje ci w rytm radośnie, zatańczy z martwą falą. Wanty dumnie napręży, wzniesie dziób swój wysoko i poślecie marzenia płynącym po morzu obłokom. Już przeminęły jego dni. Dziś tylko mu się śni. Jak oddycha pełną piersią żagli, że go czas na szlakach Kliprów nagli, jak dawniej kurs mewy przed dziobem wytycza mu kurs. Już przeminęły jego dni. Dziś tylko mu się śni. Jak oddycha pełną piersią żagli, że go czas na szlakach Kliprów nagli, jak dawniej kurs mewy przed dziobem wytycza mu kurs. O tak. No i tak. Ja rozumiem, że później była... Było wielkie zaangażowanie, później była budowa, później z tego co wiem, to był transport czarnego diamenta na barce do Świnoujścia. W Świnoujściu było wodowanie i co? I przyszedł czas wypłynięcia. Przed czas wypłynięcia i czy ty już od razu wiedziałeś, że to będzie taki długi rejs? Nie, absolutnie nie. Pierwsza rzecz, ja był transportowany do Szczecina. Tam w Golęcinie jeszcze był przygotowany do wypłynięcia, bo to jeszcze ostatnie poprawki. W ośrodku w Trzebieży był chrzest, który matka chrzestna Joanna Chlebik nadała imię Czarny Diament. I to jest bardzo ciekawa historia, bo krótko po wodowaniu, prawda, 4 maja tam chrzest się odbywa, a wypływamy już w czerwcu w rejs dookoła świata. Planowaliśmy to na 4 lata. Kiedy byłem na Pacyfiku, odbierałem często takie wiadomości dla marynarzy i naraz, to było zawsze wieczorem, takie godziny po polsku, takie wiadomości o Polsce, dla marynarzy i tak dalej. I naraz okazuje się, że włączam radio, cisza. Drugi raz, na drugi dzień włączam radio, cisza. Na trzeci dzień dowiaduje się już na BBC, że w Polsce jest stan wojenny. Teraz wyobraź sobie, jesteś, nie wiesz jeszcze co to znaczy ten stan wojenny, o co tu chodzi. Jesteś już na Pacyfiku, wracać do kraju, jak, za co naprawdę. Fakt jest faktem, ciągnęło się to bardzo, bardzo długo. Dopiero jak przypłynąłem już na Tahiti,
Dostałem pierwsze listy, no oczywiście takie tylko od małżonki, ale wszystko było cenzurowane i tak dalej, wiadomo, każdy list. No i stamtąd też nie mogę nawet wrócić, bo nie byłoby, pierwsze mówię za co i nie byłoby sensu. Popłynęliśmy dalej. W Cape Townie, już właściwie w Durbanie nawet, zastanawiałem się, czy jednak nie wracać jak najszybciej do Polski. Natomiast małżonka napisała mi coś takiego, pływaj dłużej, bo to jeszcze nigdy nie wiadomo. No wtedy wiadomo jeszcze, różnie może być. No, chociaż jak dopłynęliśmy już do Australii, w dniu moich urodzin, na takiej pięknej wyspie, miałem wtedy taką międzynarodową, bardzo ciekawą załogę, bo nas 11 osób na jachcie i urodziłem się 22 lipca, a dzień wcześniej na tej wyspie był taki no, specjalny ośrodek dla bardzo zamożnych biznesmenów. Było tam lotnisko i tak dalej. Chcieliśmy tam wejść, napić się jakiegoś piwka. Oczywiście nas nie wpuszczono. Natomiast na drugi dzień, 22 lipca, budzę się, Bernard Kuchera postawił wszystkie flagi kodu, udekorował ładnie jacht. A, moje urodziny, czy nie? I naraz łódka podpływa z tego ośrodka. Mówi, to już wiecie, co się w Polsce stało. No zaraz, zaraz. A co się stało, czy nie? Nie widzieliśmy. No. Finish Marshallu. Koniec stanu wojennego. No to była okazja. Żeby napić się. Napić się rumu, prawda. Zostaliśmy zaproszeni wtedy do tego specjalnego ośrodka, no i było bardzo wesoło. Wracaliśmy tańcząc po plaży. To był piękny moment. No, natomiast dalej, czy wrócić, czy nie wrócić. Splot różnych wydarzeń jakoś tak spowodował, że no, ten rejs, który miał trwać 4 lata, przedłużył się do 32 lat. Kapeczka. Kapeczka. Słuchaj, ja z pewnością, inaczej, ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że podczas tak długich rejsów i tak częstej rotacji załogi trafiali się ludzie cudowni, trafiali się ludzie normalni, do których, nie wiem, pamięć nie przywykła. Trafiali się pewnie ludzie tacy, którzy byli przysłowiową kroplą dziegciu w beczce rumu. O nich nie będziemy rozmawiać, bo to chyba najlepiej i najkorzystniej jest zapomnieć. Natomiast ja wiem, że jest kilku ludzi, których los z twoim losem związał się bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ja nie wiem, czy ja mam rację, ale bo ty jak znam życie, to i tak w zadane pytanie wpleciesz 100 tysięcy innych cudownych historii, których ja pomimo tego, że znam ich wiele, i tak nie znam. Natomiast tak, na przykład Ruda Krauschneider, na przykład Richard Konkolski, na przykład Patryk Lee, na przykład, nie wiem, Witek Sobkowicz, i pewnie wielu, wielu innych. Opowiesz o takich ludziach? No słuchaj, ciężko wymienić wszystkich wspaniałych moich przyjaciół, bo no, jest ich bardzo dużo, bo to, jak już wcześniej mówiliśmy, ja w czasie tego rejsu krótko, no, płynęliśmy zawsze bez jakiejś większej gotówki, zawsze był problem. I jak wróciłem z tego rejsu do Gdańska, z tego długiego rejsu, to dziennikarka mówi, panie kapitanie, pan to jest wielki. Ja mówię,
Przestań przesadzać, słuchaj. No jak, tyle lat i tam tak jakoś szczęśliwie pan opłynął. Mówię, pierwsza rzecz, mogę przyznać się, że miałem wybitne szczęście. Przy tak długim rejsie to nie tylko, że jakiś wypadek na rafie, czy bardzo, bardzo ciężki cyklon, czy huraganowy sztorm i tak dalej, i tak dalej. Również przygody. Wspinałem się trochę w Australii. Też miałem dość ciekawe przygody. Wspinałeś się? Tak, wspinałem się na skałkach. A tego nie wiem. No tak i spotkanie, no po prostu oko w oko z potężnym takim rekinem pod wodą i tak dalej. Tych przygód tego i miałem dość dużo. Natomiast mówię, no trzeba mieć trochę szczęścia. Już nie mówiąc o spotkaniu z piratami, których no trochę akurat nam się nazbierało takich dziwnych spotkań. Jednego to zresztą opisuję tam w książce, trochę musiałem uszczelić skuszy. Znaczy, trafiłem go, czy nie, żeby ten, ale mówię, tych przygód było bardzo dużo. Wracając do ludzi. Do ludzi. Słuchaj, wypłynąłem, kiedy moje dzieciaki były takie, prawda? Zostawiając z żonę troje dzieci, czy nie? Rodzinka w tym czasie, kiedy ja pływałem, się powiększała. Moja córka Magda wyszła za mąż. Urodziła wnuczkę. Wiesz, ja zostałem już dziadkiem. Wypłynąłem jako 38-latek, a tu już w Durbanie dowiaduje się, że coś tam się szykuje. Prawda? Co się okazuje, że no, urodziła się Zuzanna. Oblewaliśmy to bardzo mocno w tym, bo sobie uświadomiłem, że mogę sobie Kladowski, cholera, ty już dziadek jesteś. No, także dzieci pływały. Pływał ze mną syn w Afryce. Był na Karaibach z małżonką i z wnuczką. Moja młodsza córka Agnieszka była w Afryce, była w Australii. No oczywiście żona pływała bardzo dużo, bo płynęła na jachcie dookoła, pierwszym rejsie dookoła Europy na Czarnym Diamencie. No a ostatnio w zeszłym roku jeszcze byliśmy w Sankt Petersburgu. O, to już jest historia. I było bardzo, bardzo wesoło. Historia bardzo współczesna, tak jest. O tym będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Dobrze. Natomiast mówię, to jest moja rodzina. Przyjaciół, ja mówię, no bardzo dużo, czy nie? Krótko. Z Rudą jesteśmy przyjaciółmi do dzisiejszego dnia. To bardzo ciekawy człowiek. Nie? Bardzo ciekawy człowiek i... Czeski rywal, który pływa po morzu. Tak, ale to jest taki sam wagabunda jak i ja. Tak. No, taka jest prawda. Bardzo wesoły, bardzo ten... No, trzeba przyznać, że też ładnie pisze, robi filmy, gra, śpiewa. No, opiekuje się też dzieciakami tam z domu dziecka. Ostatnio z Witoldem Sobkowiczem odwiedziliśmy jego w jego posiadłości. Bardzo fajnie wspominaliśmy dawne dzieje. No, było wesoło. Ruda ma bardzo dużo przyjaciół. To jest no, jeden z tych. Z Ryśkiem Konkolskim zapoznaliśmy się w 1969 roku na jachcie Chrobrym. Wtedy płynęliśmy wspólnie na rejsie, tu jeszcze przed jego wielkim rejsem. Tu warto dodać, że to jest też... No jest to pierwszy Czech, który opłynął świat. A trzykrotnie samotnie. No, spotykaliśmy się wielokrotnie, bo
na słynnych balach pirata to ten Ryszard tutaj przyjeżdżał, nawet swojego ministra finansów ściągnął kiedyś na któryś tam z balów, było bardzo wesoło. Buba. Buba to jest Tony Brewer. O nim pisze. To jest naprawdę niesamowita, ciekawa postać. Przyszedł młody chłopak z szlugiem w ustach, z kolczykiem jeszcze na ten i mówi: I like this boat, I want sailing with you. Spojrzałem, mówi: cholera, chłopak z marihuaną w gębie. To taki, nie wiadomo co to tego. No ale koniec końców okazało się wspaniały człowiek, popłynął ze mną. To była jego pierwsza podróż poza południową Afrykę. On był takim biznesmenem, prawda? I w pewnym momencie był w takim towarzystwie w Johannesburgu, gdzie no, po pracy zbierali się w jakimś klubie, pili jakieś tam dziewczynki, inne rozrywki. No i coś mu zaszumiało w głowie, powiedział któregoś dnia: Gentlemen, this is last my evening. Czy nie? A oni tak się patrzą na niego, mówi: a co? A mówi: wybieram się w rejs dookoła świata. Zaraz, zaraz, Buba, ale co ty, żeglarz, masz jacht i tak, nieważne, do widzenia, cześć. Sprzedał wszystkie swoje garnitury eleganckie tam, które miał, oddał gdzieś tam do jakiegoś tam sklepu. I na drugi dzień wylądował, czy na trzeci dzień przyjechał do Cape Townu. Idzie do sekretariatu i pyta się, który jacht płynie bardzo daleko. A on mówi tam: Crazy Diamond. Crazy Diamond. Crazy Charlie Diamond. Szalony. No bo to w Cape Townie to inaczej nie mówili, go Crazy Diamond. No i zawsze załoga też była crazy. No fakt jest faktem, że kapitan był crazy, to wszyscy wiemy. Że się zjawił przed jachtem, no i popłynęliśmy. Finał jest taki. Dopłynęliśmy na Wyspy Karaibskie, w San Lucie Buba wyokrętował. No, po latach dowiaduje się, jeszcze zostawił sztucer taki, którego ja woziłem przez cały jeszcze ten dookoła świata. I wyobraź sobie, dowiaduję się, że jak wróciłem już z tego pierwszego mojego rejsu dookoła świata do Durbanu, że no Buba już kupił kadłub, już trochę popływał, buduje jacht i też płynie dookoła świata. No fajną taką dziewczynkę, zresztą małżonka obecnie jego. I później się jakoś film urwał, kontakt. No, po latach się dowiaduję, że jestem na San Martin, telefon ze Stanów. Słuchaj, Tony Brewer jest na San Martin. No więc za telefon. Hello Buba. No kto go tylko tak mógł nazywać? Ja. Wait. Buba. Who's speaking? George? Tak. A gdzie jesteś? Na San Martin. A gdzie? No i okazało się, z jachtu, spójrz w lewo. Znów takiego przyjaciela, którego często chodziłem, też Afrykańczyk, który tam wyemigrował. Miał tam restaurację w Dubanie, często na steki chodziliśmy do niego. No fakt jest faktem, że zaraz przyjechał z synem, no i później odnowiliśmy przyjaźń. I był rum. I był rum, o nie jeden, nie jedna butelka. Cała załoga balowała u niego tam, no do białego rana. Fakt jest faktem, że przyjaźń ta trwa do dzisiejszego dnia. Bardzo dużo pomógł nam w przygotowaniu jachtu tam, znaczy głównie zaopatrzenie w żagle i inne jakieś rzeczy. Kotwica ta, która jest na czarnym diamencie, tam główna kotwica, ta główna, to jest od Toniego. No. Kochani, ja chciałem tylko powiedzieć, że tradycyjnie, jak na każdym spotkaniu szantowym, na każdym spotkaniu śpiewanym, na każdym koncercie, tak i dzisiaj na spotkaniu autorskim Jurka Radomskiego, po pierwsze spróbuję wtrącić dwie, trzy piosenki, za chwilę jedną, a po drugie to chciałem powiedzieć, że
Puszka funkcjonuje i jak zwykle do puszki można wrzucać datki, które później zasilą, no, chociażby nawet tych, którzy ciężko pracują przy realizacji tego programu. Ja teraz spróbuję przebić się przez ogrom historii Jurka i zaśpiewać wam coś. A ja Wody słodkiej i słonej. A ja zaproponuję, żebyśmy wypili za... Ale to ktoś nam, realizator nam musi podać kieliszek. Symbolicznego kieliszka. Rumiku. Tak jest. Za moich przyjaciół. Może być Barek, tak, dziękuję pięknie. Tak. Pokazał wam się przed chwileczką Grzesiu Sypniewski, dzięki któremu realizacja dzisiejszego programu ma szansę się odbyć. To jest Barek od kapitana. To jest Barek od kapitana. Tak, Lecha. O, cyk. No to, panie Jureczku. A ja ci tak tylko kropelkę, bo ty samochodem jesteś. Tak, jestem. A mnie trochę więcej, bo ja na piechotkę idę. No to co, wypijemy zdrowie słuchaczy. Zdrowie słuchaczy, zdrowie wszystkich żeglarzy, a w ogóle zdrowie lekarzy, bo to też jest ważne teraz w tym. Pielęgniarek. A wszystkich Polaków tamtego. No, Polacy, a szczególnie zdrowie. Żeglarzy, kurczę. Żeglarze, wasze zdrowie. Rodzinkę. Piosenka o tym, że wszystkie przeżycia, które nas spotykają dzięki pasjom, które mamy, to są bezcenne sprawy. No i co z tego, że kasa, że w banku 10 kont, że masz samochód z klasą, bo gdzieś daleko stąd jest świat, co ceny nie ma. Taki bezcenny świat. I tylko czy aby zdążysz, czy ci wystarczy lat. Za godziną mknie godzina, życia w życiu coraz mniej. Złe ty dobre wszystko mija, więc się nie smuć, tylko śmiej. Śmiech to zdrowie, ktoś powiedział, i czy temu ktoś zaprzeczy. A to nie są tanie rzeczy. 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 A to nie są tanie, panowie, panie, rzeczy. Co z tego, że w wielkim mieście masz dom i mieszkania trzy, i że wybrali cię wreszcie, czy aby lepiej ci, a gdzieś za górą, za rzeką, gdzie zasięg kończy się, nie jesteś ministrem steką i wolniej płyną dnie. Podbić świata rozłogi, wszystkie świata smaki znać, aby wiatr mnie pchał do przodu, ręce nie przestały grać. Nikt mi wspomnień nie zabierze, wszystko we mnie pozostanie. A to nie są rzeczy tanie. 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 A to nie są rzeczy, panowie, panie, tanie. Na każdym kroku reklama wie dobrze, co chcesz mieć, a polityczny dramat osacza wciąż jak sieć. Byleby tylko w porę ogarnąć bytu sens, nie trwać w głupocie z uporem, bo kiedyś przyjdzie kres. Zmarszczek pajęczynę w twarzy odcisnął mi wiatr, i choć młody duchem, to przybyło mi lat. Dzisiaj może jestem chory, lecz wiem, że mnie może leczy. A to nie są tanie rzeczy. 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 A to nie są tanie, panowie, panie, rzeczy. A to nie są tanie rzeczy. A to nie są tanie rzeczy.
A to nie są tanie rzeczy, a to nie są tanie, panowie, panie rzeczy. I taką właśnie oto piosenkę popełniłem kiedyś za namową Halinki Maińskiej podczas pobytu na jachcie. Kapitan Borchardt, co prawda nie był to czarny diament, ale przepiękny polski żaglowiec. Pozdrawiamy całą załogę kapitana Borcharda. Przygody, przygody, jeszcze raz przygody. Morze to jest jedna wielka przygoda. Gdyby nie było przygód, to pewnie nie ciągnęłoby nas na to morze. A ja mam teraz takie pytanie. Turmaliny, emeraldy, perły, rum, muszle, afrykańskie maski, rzeźby, krewetki, tygrysie. To są takie hasła przewodnie, ale one mają część wspólną. Chciałbym, żebyś teraz słuchaczom i widzom opowiedział o tym, co łączy te kilka słów w jedną całość. Proszę bardzo. Co łączy? Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o krewetki, ryby, langusty, prawda, to najlepiej smakują, kiedy są wyciągnięte z morza i świeżo spożywane, nie tam z lodówki i tak dalej. Jak byłem pierwszy raz w Maputo, miałem takiego murzynka, który pomagał nam tam przy jachcie i w pewnym momencie w zasadzie Maputo to było okrążone przez terrorystów, więc nie można było się nigdzie poruszać, no to była wojna domowa wtedy, no i mówi fajny taki murzynek, mówi kapitan Camerao, ja mówię krewetki. Ja mówię, no dobrze, staliśmy koło rybackiego takiego portu, kutra, aha, który łowił krewetki, ale co były takie potężne, tiger prawns to się nazywały tam po nim. I on to łowił tylko praktycznie dla rządu, bo nie można było nigdzie kupić wtedy. No była niesamowita bieda w tym, w Mozambiku. I ja mówię, dobrze, no to idź tam. Ile ci tam dać te pieniędzy? No, daj tam dwa randy. Dwa randy, to było $3 wtedy. Równo wartość $3. Słuchaj, on bierze taki duży baniak, takie wiadro i przynosi tak z 15 kg tych krewetek. No ile możesz zjeść? Za $3? Za $3. Od takich krewetek? Takie. Jak siebie znam. No miałem wtedy tam dość duże, no nie dużo, ale trochę Polaków tam. Pierwsze zadzwoniłem do ambasady, czy chcą spróbować krewetek. Ambasador mógł wjechać na teren portu bez żadnej kontroli, bo jeżeli na przykład któryś z rybaków, czy tam, no, prawda, mieszkańców Mozambiku wychodził i znaleźli u niego w kieszeni krewetkę, to mogło się skończyć to więzieniem, jedną krewetkę, prawda? No. Czy to było wiadomo, gdzie to było odstawiane i tak dalej, i tak dalej. Fakt jest faktem, że no, wszyscy byli zadowoleni. Tych krewetek coraz więcej było, no ale czas jest, muszę wypływać do Durbanu i naraz taka propozycja tego Szypra mówi, słuchaj, ja potrzebuję 50
randów. To było wtedy straszne pieniądze, bo no, krótko, $1 oficjalnie w banku to było 40 medykarz, a na czarnym rynku 1600 medykarz. Proszę sobie wyobrazić, jaka przebitka była. Ja mówię, jeżeli potrzebujesz, słuchaj kapitan, ja nie chcę nic za darmo. Ja ci płyniesz do Durbanu, to weźmiesz krewetki. Ja mówię, ale słuchaj, te krewetki to... Zepsują mi się po drodze. Zepsują się. Don't worry. Czy nie? No i co się okazało? Pokaż mi zęzę. W czarnym. No, dość głęboka, prawda, i tak dalej. Wyobraź sobie, że za chwilę przychodzi takich dwóch malutkich murzynków, tam czyszczą zęzę. Ona już nigdy taka nie była czysta, nie będzie. Może kiedyś. Wyczyszczona tam no, kilka godzin. Później wyłożona taką folią. Potem lód taki w kostkach duży. I na to krewetki. Krewetki i lód już sypki. Krewetki, lód, sypki. To było dosłownie kilka godzin przed wypłynięciem. Nocy to się robiło, rano wychodzimy do Durbanu. Z Mobutu. Tak. No to jest niedaleko tam. No, półtorej doby nam to zajęło, akurat dobry wiatr był. I teraz wyobraź sobie, mam 200 kg krewetek. Za 50. Randów. No. Co z tymi krewetkami robić? Nie? Ale pierwsza rzecz... Szanowni Państwo, ja tą historię znam. To są ciepłe strony. Upał jest, czy nie? Ja teraz przybyłam do Durbanu, wchodzi Customs Immigration, wchodzą do środka, mówi, co jest tak zimno? A ja mówię, wiesz, no, air condition mi się tam coś zepsuł. George, co tego? Ja mówię, dobra, dobra. No to wyciągnąłem tam po woreczku krewetek dla nich, prawda? Sprawa załatwiona. No mówię, no łapie na morzu tam. Dobra, dobra, dobra. Łapie na morzu krewetki. No i czarny się diamy. Okazało się to... Kuter krewetkowy. Forest Gump. Dwie krewetki do kieszeni, do takich greckich tam tawerny. Przychodzę do jednego. No więc... 4-5 krewetek takich, dużo mniejsze, moje były większe. No to wtedy kosztowało w restauracji, jak chcę zjeść, tam od 20 do 25 randów. A ty za 50 randów kupiłeś cały żaglowiec, cały jacht. No właśnie, no cały jacht. No, I wyobraź sobie, no i od razu biznes. Fakt jest faktem, że... No to mi się strasznie zwróciło. Dobrze, se pomarzyłem, halecia. To co ja tutaj robię, tam biedny, tam jeżdżę, jakieś tam muszelki zbieram, coś tam, jakieś emeraldy i tak dalej. Będę woził krewetki, tylko muszę mieć większy jacht, taki chłodnia jakieś. Zacząłem myśleć o budowie większego jachtu. Dużego jachtu. Dużo brakowało, żebym padł wielkie kłopoty, bo no po prostu już miałem plany, miałem 26 metrów jacht, gdzie miała być ogromna lodówka, zamrażalnik i tak dalej, no ale wtedy zaczęło się niebezpieczne ten, także już miałem i materiały trochę kupione i ale tak to jest to, ale to jest to szczęście, o którym opowiadałeś, które przez 32 lata cię nie opuszczało. Wszyscy... No, a maski z czarnego lądu? A nie, maski to już szczególnie z Tanzanii głównie, bo no jestem rozkochany zresztą, nie tylko ja, mój syn, który też był ponad prawie 2 lata na jachcie Czarny Diament w Tanzanii, w Południowej Afryce i tak dalej. I trzeba być w Afryce, trzeba ją też pokochać, ale słuchajcie, jeżeli siedzisz z tym artystą, który robi tą rzeźbę z drzewa hebarnowego, bardzo twardego drzewa, i on nie ma żadnego, on ma plan tu w głowie. Jeżeli byś powiedział, że chcesz
zrobić jakąś taką figurkę, on ci tego nie zrobi, jak mu pokażesz tamtego. On, o, czy takiego kolosa, prawda, on by tego nie zrobił. Może by zrobił, ale to by mu ciężko wychodziło. Natomiast on bierze, nieraz ten drzewo jest różne takie, ja mam dość ciekawe rzeźby, syn, moja córka starsza, no i on bierze najpierw długo, długo się zastanawia, co zrobić z tej rzeźby i rzeźbi to. I słuchaj, to plemienie Makonde, które jest wybitnie uzdolnione, prawda, do właśnie takiej rzeźb, prawda, no robią niesamowicie ciekawe historie, rzeczy. I to, no, będąc już w Tanzanii, poznałem mamę Tupę, która mieszka trochę na południu od Dar es Salaam. To jest taki port, bardzo tam dziwnie się wchodzi pomiędzy takimi rafami, Twara. No i zaczęła się współpraca, czy nie? Mama Tupa zbierała mnie też niektóre rzeźby. Myśmy z synem też jeździli po różnych marketach. I gdzie to je woziłeś? Do Stanów? No, przywiozłem to wszędzie, bo okazało się, że koło Twary jest takie plemię, które właśnie mieszka w buszu, no, krótko, w takich, no, dziwnych chatkach. Bez prądu, bez niczego, ale bardzo fajni ludzie. No, kiedyś wybraliśmy się na polowanie, tam wspólnie na antylopę upolowali, no potężne, to takie, tyle mięcha. No i trzeba było to, znaczy oni mają różne sposoby na to, żeby tam, czy nawet uwędzić i tak dalej, ale siedząc przy ognisku stwierdziłem, że no, może tak trochę cywilizacji by im warto było tutaj jakoś dać. No i na jednym z następnych rejsów właśnie ten rejon w Durbanie znalazłem dwa generatory takie na zasilanie, prawda? Jedna, wykonałeś elektryfikację afrykańskiej wioski. Jedna lodówka, jedna chłodnia. No i na końcu jeszcze wpadłem na pomysł radio i wyobraź sobie, jak to przywiozłem. Pierwsza rzecz, u szefa, chief of village, nie, to zamontowałem tylko jedną żarówkę, żeby było tego jedne gniazdko, żeby to można było radio podłączyć. Uruchomiłem ten generator, no żeby jeszcze im trochę szczęścia było więcej, to kupiłem tam trochę piwa, tak żeby do zamrażalnika czy do lodówki weszło. No i słuchaj, to trzeba przeżyć, to tam trzeba siedzieć. Teraz naraz takie siedzimy już wieczór, już zmrok prawie zachodzi i naraz załączam ten generator, światło jest, te tańce, rozumiesz, ta radość, prawda. No, siedzą teraz i tak mlaskają trochę, kapitan, to piwo już jest, ja mówię, ono musi być zimne. Aha, no dobra, ale to ono już jest dobre. Finał jest taki, że no, oni robili mnie. Maski. Ty im zelektryfikowałeś wioskę. Tak, jak puściłem jeszcze im... Zbudowali ci pomnik? Co? Nie, właśnie ostatnio jak byłem, to okazało się, że już tej wioski nie ma, bo misjonarze wybudowali im dom i teraz te wszystkie maseczki, taki, no, wieżowiec duży, i te maseczki robią teraz dla misjonarzy, a oni to sprzedają po takich samych pieniądzach jak te. Finał jest ten, że naprawdę to się opłacało dla mnie. I pomińmy, jakie to były pieniądze. Kochani,
No to cóż, teraz moje 5 minut. Jak się okazuje, to podział jest bardzo prosty. Jurek z racji doświadczenia i przygód ma tego czasu zdecydowanie więcej. Ja go mam mniej, więc ja nie będę mówił, tylko wam zaśpiewam. Kochani, mnie się w życiu nie zdarzyło wypłynąć na tak długi rejs jak Jurkowi, ale tak sobie kiedyś pomyślałem, jak osoba, która odbiera pewne rzeczy tak troszeczkę bardziej duchowo, przeżywa właśnie takie rozstanie długie z rodziną. Jurek pięknie mówił o tym, że rodzina została, że zostały dzieci, że była pomoc, że była pomoc i wsparcie dla jego poczynań. To piękne. Także dla wszystkich kochających, wiernych żon, żeglarzy i marynarzy. Ja uciekam, a ty czekasz, ty jak korzeń, ja jak wiatr. Nie wciąż goni, ciągnie może ty samotnie przez tyle lat. Mnie budziły skrzące fale, ciebie budził naszych dzieci płacz. Teraz wiem, że samotności gorzki smak tak dobrze znasz. Kochaj mnie, kochaj, kochaj do utraty tchu. Wkrótce wrócę, obiecuję i zostanę tu. Kochaj mnie, kochaj, kochaj do utraty tchu. Wkrótce wrócę, obiecuję i zostanę tu. Świat nie chciał poczekać, aż nacieszę się. I choć pięknych chwil dał wiele, zabrał wspólne noce i dnie. Bo choć mądrość przychodzi, jak trzciwieje włos, to zostało już za mało, a zbyt wiele zabrał los. Kochaj mnie, kochaj, kochaj do utraty tchu. Wkrótce wrócę, obiecuję i zostanę tu. Kochaj mnie, kochaj, kochaj do utraty tchu. Wkrótce wrócę, obiecuję i zostanę tu. A że przemyka życie jak sen, co nad ranem się śni, to dziękuję ci, kochanie, za te dobre i złe dni. I tylko boję się, że wrócę i nie zastanę cię. Dlatego proszę, tak jak ja ciebie zawsze, kochaj mnie. Kochaj mnie, kochaj, kochaj do utraty tchu. Wkrótce wrócę, obiecuję i zostanę tu. Kochaj mnie, kochaj, kochaj do utraty tchu. Wkrótce wrócę, obiecuję i zostanę tu. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie, oprócz tej najważniejszej części, czyli cudownych opowieści Jerzego na temat rejsów po dalekich morzach i oceanach, ma jeszcze jeden cel. Tym celem jest wprowadzenie jakoby Was wszystkich w początek akcji,
crowdfundingowej. Jest to akcja, która ma na celu zbieranie, uzyskanie środków na dalsze funkcjonowanie jachtu Czarny Diament. I tutaj chciałem wam wszystkim powiedzieć, że w dniu dzisiejszym, a właściwie nie w dniu dzisiejszym, bo dzisiaj jest wtorek, a my widzimy się na żywo, tudzież z retransmisji w czwartek, rozpoczyna się właśnie owa akcja. Akcja, która, tak jak wspomniałem wcześniej, ma na celu utrzymanie i działania statutowe Fundacji Czarny Diament imienia kapitana Jerzego Radomskiego. Z tą akcją związanych jest wiele ciekawych rzeczy i wiele ciekawych historii. I tutaj ja wszystkich odsyłam do strony internetowej i do fanpage'a Fundacji Czarny Diament, bo tam się dowiecie między innymi, w jaki sposób na przykład można wejść w posiadanie książek Jurka z bardzo osobistą i bardzo indywidualną dedykacją. Tam dowiecie się o tym, co zrobić, aby spotkać się z Jurkiem na prywatnej kolacji, tudzież prywatnym obiedzie i posłuchać o i posłuchać o rzeczach, które tutaj nie padną, a tych historii jest tysiące. Tam dowiecie się, co zrobić, aby wejść w posiadanie specjalnie na okazję akcji crowdfundingowej wyprodukowanego piwa przez Browar Jastrzębie, porter bałtycki, który się będzie nazywał Czarny Diament. To piwo, które będzie bardzo, bardzo, bardzo ekskluzywne, to po pierwsze. Po drugie będzie bardzo limitowane, o tak bym to określił. I jest, właśnie, to mi podpowiadają tam zza kamery i słusznie, bo prezes, człowiek, prezes. Tak, prezes tutaj, prezes fundacji siedzi cały czas i zresztą może go zaproszę, chociaż on ma bardziej twarz radiową niż telewizyjną. Natomiast jest to piwo, które zostało ważone i przelane do beczek po rumu z Jamajki, po rumie z Jamajki. Tam leżakowało, nabierało odpowiedniego aromatu, smaku, zapachu. Będzie można takie piwo nabyć. Pięknie obudowane, śliczne, w bardzo oryginalnych butelkach. To myślę tyle tytułem informacji na temat crowdfundingu i tej akcji, którą dzisiaj zaczynamy w fundacji. Natomiast wrócimy teraz szybciutko do historii Jurka. I ja mam teraz takie pytanie. Bo wiesz, Jurek, ludzie ludźmi, tak jak już wspomnieliśmy tutaj, te historie, które opowiadasz, one się wiążą cały czas tylko i wyłącznie z ludźmi, z ludźmi, z ludźmi. A co po niektórzy wiedzą, a co po niektórzy się za chwilę dowiedzą, że tak naprawdę najwierniejszymi załogantami i największymi twoimi przyjacielami w tym długim 32-letnim rejsie i później chyba nie, w tym czteroletnim już nie. Nie. W tym czteroletnim nie. Były dwa psy. Nie tylko. Były dwa psy. Ale to ja mówię o tych najwierniejszych przyjacielach. To był Burgas i Bosman, które 19 i 11 lat, tudzież na odwrót, 11 i 19 lat, meliorowały razem z tobą i cięły te fale na Pacyfiku, Atlantyku czy Indyku. Jak to było z tymi twoimi kochanymi pieskami? No cóż, wiele osób często dostaje takie pytania od, szczególnie od żeglarzy, jak to chcę, mam pieska, chcę popłynąć z nim też na dłuższy jakiś rejs. Czy możesz mi udzielić jakiś rad? Krótko. Burgas zaokrętował w porcie Burgas
kiedy był bardzo, bardzo malutki. Spędził 11 lat na jachcie, ale słuchajcie, to był niesamowity pies. W sumie, no może mogę powiedzieć, że to był taki trochę agresywny pies, znaczy trochę. Pogryzł. Pies obronny. Pogryzł. Zaczął od Szweda, który przyszedł mocno na gazie jeszcze w Izraelu, tam na jacht. Chciał się z nim bawić, no i skończyło się, że miał nos z szycia, kilka styczyc na nosie. Po prostu ten pies nie cierpiał alkoholu. To wręcz przeciwnie. Może dlatego, że jeszcze jak był bardzo, bardzo młody, miał do 3 miesiące, ponad 3 miesiące, byliśmy akurat w Grecji, był Sylwester. No i siedzieliśmy w takiej wysepce małej, wyciągnęliśmy szampana z Bułgarii i popijamy i w pewnym momencie podchodzi Grek, mówi: słuchajcie, chodźcie tutaj, zapraszam was do mojej tawerny. Zostawiliśmy trochę w szklankach jeszcze tego szampana. No, on był malutki, z kokpitu nie powinien wyjść. I poszliśmy do Greka, wróciliśmy nad ranem, patrzymy się, a piesek leży, taki rozłożony tego. Co jest? Nie może stać na nogach. Okazało się, że ten szampan cały z tych niedopitych kieliszków wypił i już nigdy nie chciał pić więcej alkoholu. Do czego zmierzam? Doskonały watchman. Po prostu, słuchajcie, no, płyniesz na oceanie, dwie, trzy mile, gdzieś tam coś się dzieje, my nic jeszcze nie widzimy, a on już stoi na jachcie, wącha i już jest podniecony. Płyną do nas delfiny. No niesamowite, wyczuwał wszystko z daleka. No jak każdy pies zresztą. No, mówię, że był trochę agresywny. No, mówię, to załatwił Szweda, szefa Navy w Etiopii, ugryzł go. To był bardzo dramatyczny moment, prawda, kiedy on wskoczył na jacht, nie powinien skoczyć, powinien wyjść. No i jak, mówisz, że Burgas niewiele myśląc wziął i pogryzł konsula. No tam go tam, znaczy nie za mocno pogryzł, no ale go złapał za łydkę i trochę krew się polała. No i teraz policjanci naraz, bo on przyszedł z asystą dwóch oficerów policji, wiadomo dyplomata, no i zaczyna się problem. Ja mówię, słuchaj, pierwsza rzecz, dlaczego skoczyłeś w butach? Buty trzeba ściągać. A on taki, jak to? Ja mówię, takie są zwyczaje. No siedzący tam na sąsiednim jachcie Niemiec mówi, ja, das ist gut, rules, czy nie? Francuz też to potwierdził, no i ten się trochę zmieszał. Jeden z oficerów poszedł do klubu upewnić się, czy faktycznie takie są regulaminy. Tam. Etykieta. To jest etykieta, to jest, takie są zwyczaje. No kiedy wrócił i powiedział to dla konsula, konsul był trochę zmieszany, ale przeprosił, mówi sorry. Pokazałem, że ma Burgas szczepienie. Przeprosił i poszedł. Wrócił za jakieś, nie wiem, pół godziny, przyniósł taki duży plate i tam były kotlety różne, już usmażone, tam kiełbaski, nie kiełbaski, szyneczki i tak dalej. I mówi, to dla twojego psa. Aha. Także zachował się ten, no oczywiście było tego tak dużo, że myśmy wszyscy pojedli.
Czyli Burgas się podzielił po prostu. Burgas się podzielił. No, ja mówię, to była, no, były takie chwile, że człowiek odetchnął, no bo w końcu sobie wyobraź, żeby to było gdzieś w innym kraju, takim jak w Stanach, to by to może bym stracił jacht i tak dalej. No, także no, Burgas był dość taki no, agresywny, ale oszczek nas na rafie przed piratami i wtedy właśnie powiedziałem, że no, mogliśmy tam stracić życie, czy nie, że ma zabezpieczenie pływanie do końca życia, prawda. No, niestety po tam 11 latach wpadł pod samochód, to tak przypadkowo, no i zginął, został pochowany zgodnie z zwyczajem morskim tradycją przed wejściem do tego na wodach, tak jak marynarz pochowany za dawnych czasów. Do worka i do wody. Do worka i do wody. No ale w międzyczasie pojawił się jeszcze... Jeszcze był Bosmanek, który był bardzo, bardzo przyjacielski. Obawialiśmy się, to w zasadzie zasługa mojego syna, bo najpierw tak, jak już robiliśmy ten remont w Richard Bay, to stwierdzam, że Burgas jest trochę już taki, no, czuję, że... Leciwy. Leciwy i trochę i trzeba go jakoś rozruszać. No i tak dyskutowaliśmy tam, może jakiegoś małego pieska, kotka czy coś w tym rodzaju. No i tam po kilku dniach przychodzi mój syn, Mariusz, taką miał koszulkę wypchaną, trochę brudną. No i... Ja taki zaskoczony, nie wiedziałem, o co chodzi. Pojechał po zakupy, czy nie, wrócił z brudną koszulą, czy tam się bił, czy co. Ale taka wypchana, a on wyciąga takiego małego szczeniaczka. No wyglądał sierota, on właśnie, no, był chyba dobrze nakarmiony, także trochę mu tam Mariuszowi pociekło po tej koszuli. I mówię, coś ty przywiózł za taką sierotę. No ale okazało się, że ta sierota po dwóch dniach już była całkiem inna, niesamowicie, no trochę urozmaicał życie Burgasowi. I to było ciekawe, że Burgas, no mówię, w sumie tak, no nie był taki przyjazny dla wszystkich, a tutaj tolerował Bosmana od początku i naraz niestotnie znowu okazało się, że Bosman zaczął rządzić na Czarnym Diamencie. No był to najbardziej przyjazny pies, nikogo nie ugryzł. No puściłby każdego bandyta i złodzieja na jacht. To był taki ten Burgas, nikogo by tak łatwo nie wpuścił. No i no, lubiany przez wszystkich. Pływał ponad 19 lat. To jest niesamowicie. Że... No ja wiem, że czynione są właściwie, tak by trzeba było powiedzieć, starania o to, aby rejs Bosmana został zatwierdzony przez Guinnessa jako... No, okazało się, że dostałem odpowiedź, że to nie tak, bo to on by musiał pływać na morzu bez przerwy 19 lat. To jest jakaś taka dziwna historia. No, mam tę odpowiedź z Krakowa, wysłałem tam wszystkie dokumenty. Jest udokumentowane, że ponad... Czy chodzi mi o to, czy jest inny pies, który dłużej pływał od Bosmana na jachtach. No to jest troszeczkę dziwne, dlatego że z twoich opowieści wiem, iż Bosman nie znał innego domu, więc takie podejście troszeczkę według mnie nie do końca rozsądne, dlatego że no, ty też jako żeglarz 32 lata, nie pływałeś non-stop, ale również byłeś w portach, miałeś jakieś tam przerwy w żeglarstwie. No ale to zobaczymy, jak będzie z Bosmanem. Natomiast co, Bosman zakończył swój żywot żeglarski w Montenegro. Montenegro. Też został pochowany, to już na... Nie Bośni, akurat ja byłem też trochę tam, miałem problem z silnikiem i poprosiłem mojego przyjaciela, który był swoim jachtem Arlekin,
Alka Górskiego i wypłynęliśmy, tam jeszcze był Ted Piskorski i pochowaliśmy go też. Zgodnie z tradycją żeglarską. Z tradycją, wypłynęliśmy na pełne morze, pochowany, wypiliśmy, polaliśmy trochę rumku, wypiliśmy po małym, wróciliśmy z powrotem. Także moje dwa pieski z tego, no to byli naprawdę niesamowite przyjaciele, że Bosman to odwiedzał tutaj w Szembie-Zdrój, także był tutaj ze mną dwa razy. Opisuje to, jakie miał kłopoty trochę z moją małżonką, czy moja małżonka tak, z nim. Tak, i z tego, co pamiętam, to w książce Burgas i Bosman, Psy z czarnego diamentu, są koordynaty, są namiary, gdzie zostały obydwa pieski pochowane. No. O, ale wspomniałeś o tym, że Burgas was uratował z niejednych tarapatów, a tak naprawdę to chyba największym, może nie tyle problemem, ale największym takim przeżyciem i takim momentem, w którym cała twoja historia żeglarstwa mogła się zakończyć. Szybko zakończyć. Była historia na Morzu Czerwonym, prawda? No niestety. A to jest bardzo ciekawe, bo ja zanim opowiesz historię, to powiem wam, że no Jerzy już wspomniał, że 15 lat górnictwa i to, kochani, co za chwilkę usłyszycie, to jest przynajmniej mnie jedyny przypadek znany. Ja to określam mianem górnictwa podwodnego. A dlaczego górnictwa podwodnego? Federowanie na rafie. Federowanie na rafie. Nie będę tam, znaczy opisuję to w książce mojej, szczególnie ten czarny diament nieoceany, wejście na rafę i zejście dość szczegółowo. Za każdy wypadek na morzu odpowiada kapitan. No tak jest. I nie można tam, też ktoś miewałem, zaspał, czy ktoś tam też miewałem uderzył na brzeże i tak dalej. Zawsze kapitan powinien być, nie ma takiego regulaminu, że na przykład kapitan musi też odpocząć. W trudnych warunkach on musi być cały czas, w bardzo trudnych warunkach, a musi być cały czas na ten... Interwałowy odpoczynek, w którym się non-stop czuwa. Tak jest. I to miałem w takim moim najdłuższym, najgorszym, najcięższym sztormie, kiedy płynąłem tylko z Australiką dookoła Afryki Południowej. No kiedy tam dochodziło do 12 buforta, nawet i trochę więcej już wiało. I no niestety trzeba było 3 doby stać za sterem. To wyobraź sobie potężne fale. Organizm jako taką wytrzymywał. Najgorzej to dostawały oczy, bo to ta sól, fale zalewały cię bez przerwy. No ale właśnie mówię, taka zasada jest. Trzeba płynąć. Walczyć do końca. Oczywiście. Jeżeli chodzi o rafę, no był to trochę dziwny zbieg okoliczności, dlatego że zostaliśmy wyrzuceni na rafie koło Etiopii. Akurat na granicy Etiopii i Dżibuti, znaczy blisko granicy Dżibuti. I jacht został wrzucony krótko na rafę i kilka takich potężnych fal go przerzucało. Szczęście, zawsze mówię, że trzeba mieć szczęście, że ona, szerokość tej rafy była 30 metrów i on tak zawisł na końcu tej rafy, ale już miał urwany ster, woda się dostawała do jachtu. I sobie wyobraź teraz, gdyby jeszcze przyszła większa fala, no to na tym by się skończyło. Fakt jest faktem, ciężka praca. Który to był rok? Rok po wypłynięciu z tego, no więc ten.
kiedy leżał, oczywiście ja miałem wtedy jeszcze taką siedmioosobową międzynarodową załogą, małżeństwo amerykańskie, student niemiecki, no i Nowozelandczyk, świetny gitarzysta, taki trochę Maury, trochę mama miała tam jakiegoś partnera Maury, ale doskonale grał, zresztą nawet nagrał jedną piosenkę o czarnym diamencie. Fakt jest faktem, że w czasie tego wypadku właśnie ten Nowozelandczyk, butla, która leżała na pokładzie do nurkowania, uderzyła go w nogę, także miał tam pęknięcie i tak dalej. Krótko, wydaliśmy, znaczy strzelaliśmy rakiety i tak dalej, bo to wiadomo, że to nie wiadomo, co będzie, jaki będzie koniec. No, nad ranem podpłynął niemiecki statek, zabrał amerykańskie małżeństwo i Nowozelandczyka, z którym po wielu, wielu latach, wychodząc w Auckland z portu, od razu przy wyjściu spotkałem go. Niesamowita historia. Tak jest, że zostaliśmy, Niemiec został. Mimo, że powiedziałem, że będzie bardzo trudno. No i w czwórkę było nas trzech Polaków, prawda? Bernard, Ludwik i Niemiec, Jan. Kiedy się uspokoiło, stwierdziliśmy, że wiadomo, gdzie są przecieki, już trzeba było zabezpieczyć, wylewać wodę, ona cały czas dochodziła. Dostawało się, ale do jachtu. No jak był zalany, tak do przynajmniej tam ponad metr od podłogi. Mhm. Czyli silnik był zalany. No bardzo, bardzo, no prawie można powiedzieć tragedia. Ale biało-czerwona jeszcze wisiała na maszcie, prawda? I wyobraź sobie, no wiem, kurczę, przecież to można uratować. Wyobraź sobie, jest pustynia, upał. Od rana do wieczora, czy nie? Termometr nam był do 45 stopni, pękł ten. Więc główny problem to woda. Słodka oczywiście. Woda słodka, czy nie? No, później jeszcze okazało się gaz i tak dalej. Opisuję to wszystko. Ciężka praca. Stwierdziłem, że można wykopać. Najpierw żeśmy jeszcze wzięli płetwy, maski, popłynęliśmy, że może gdzieś jakieś przejście jest. Po prostu była to już taka laguna, nie było innego wyjścia. No i jesteśmy na terenie, gdzie no, są rekiny, są barakudy, mureny, devilfish, no, po prostu ryby takie trujące, które dotknie się, no, to się tam może nie zabije, ale to skrzydlice już, tak zwane. No. Najbardziej tak zapamiętałem, to jest taki doktor chirurg, która ma takie dwie płetwy, takie bardzo ostre, jak skalpele. I jak podpływasz na jej terytorium, to ona podpływa do ciebie, bardzo odważna, i zaczyna się tym skalpelem ciąć. Także no ten. Więc akurat co byliśmy na tym terenie tej pary, tam można powiedzieć, doktor Fish, i wyobraź sobie, no jedno musiałam ustrzelić, bo była bardziej agresywna, ale drugie wybudowaliśmy później, jak już zaczęliśmy fedrować ten kanał, to wybudowaliśmy jej taki domek, no i nam dała spokój. Pinał, żeby nie polskie statki, które tam przepływały, no to mówię, długa historia opisana, nie będę przedłużał. No bo historia polegała na tym, że w czteroosobowym składzie codziennie przez ile dni? No 67 dni. Czy 7, no. No. 67 dni. Wykuwaliście coś, co by można było określić podwodnym kanałem w rafie. Znaczy było, przy wysokiej wodzie było 80 cm tylko nad rafą, czyli trzeba było, jak ma zrążenie 2,70, trzeba było dokładnie zrobić plan, wytyczyć drogę i wykuć. Rafa z początku jest bardzo krucha,
ale już same podłoże jest twarde. Niesamowicie twarde i takie, bo tu jak się pierwsze te kucia to były takie, no że tam pół metra odskoczyło koralu, a tutaj już później to nawet na tam centymetry tam. Kamyczki. To było, no mówię, sama tajemnica jak to, żeśmy kuli, to jest dość długa, ale udało nam się. No oczywiście przepływały, polskie trzy statki przepłynęły. Chcieli nas najpierw zabrać, później nam dostarczyły, nawet wyobraź sobie teraz, no prezes, nie ma prezesa, jesteśmy na Morzu Czerwonym, upał niesamowity i za chwilę nam przywożą takie zimne piwo. To było coś niesamowitego, czy nie? Ja wiem, bo ty opowiadałeś, że to był czas, pomimo tej wielkiej tragedii, iż polskie statki, które przepływały w okolicach no, miejsca, w którym wyście fedrowali rafę, bardzo mocno wam pomagały, zresztą nie tylko polskie. Co efekt był taki, że 30-metrowa rafa przez 67 dni została przefedrowana, został zrobiony rów podwodny, którym udało się Czarnego wyprowadzić na bezpieczną wodę. No i tutaj muszę też powiedzieć, że dzięki taki główny remont, którego nam się udało tam po wielu kłopotach dopłynąć do portu Adenu, to zawdzięczamy marynarzom z okrętów wtedy no jeszcze radzieckich, czy nie? To no oczywiście jest to w pieskach opisuje jak Burgas załatwił oficera politycznego, który no nie za bardzo kochał Polaków, no ale za to go wysiadali później z tej funkcji. Dużo pomogli. Ja mówię to, ja nauczyłem się w tym rejsie, że w wielu krajach, mówię, miałem zawsze jakieś wybitne szczęście spotkać fantastycznych ludzi, bo jeżeli ja jestem w Jemenie Południowym, arabski kraj, prawda? I naraz, krótko, jestem w takim klubie, gdzie grają w szachy, tam zaprzyjaźniłem się i gram w szachy. I naraz właściciel mówi, pamiętaj, kapitan George, nie mów nikomu, którą drogą, gdzie ty płyniesz. On wiedział, że płyniemy do Tanzanii. Bo tutaj mogą być tacy, którzy mają kontakt z piratami, a to zona. Tutaj jest Somalia blisko i mogą was zaatakować. Więc mówcie wszystkim, że płyniecie gdzieś na Indię i tak dalej. Kochani, nie pozostaje mi nic innego jak dla wszystkich załóg, obcych załóg, niekoniecznie polskich, ale tych radzieckich, które, na przykład tych radzieckich, które pomagały Jurkowi skutecznie, jak się okazuje, zejść z mielizny, właściwie nie z mielizny, tylko zejść z wody niepływalnej, zadedykować utwór. I następna piosenka w moim wykonaniu właśnie będzie specjalnie dla tych wszystkich, którzy być może już nawet nie pamiętają, ale przyczynili się do tego, iż później można było przez następne 30 lat na czarnym żeglować. A ja śpiewając tą piosenkę, którą zagram za chwilkę, już niejednokrotnie wspominałem tutaj dwie zacne osobowości i osobistości polskiej sceny szantowej, Andrzeja Mędygrała i Jurka Rogackiego, którzy żeglując dzisiaj po niebieskim i błękitnym nieboskłonie, napisali piosenkę idąc po łatwiźnie, a ja sobie ten alfabet cały bosmański, który oni napisali od A do Z, napisałem jeszcze raz od Z do A. Z jak zęza tam woda i smar, W jak wanta, co wiatr na niej gra, U jak umbriagat nie fale non-stop, A te jak tent to penanta i top, I ciągnij, ciągnij, ciągnij go, Tak dobrze idzie, choć kiepsko szło, I tęgi łyk rumu za żagle wśród fal, Niech rumowe nuty popłyną hen dal. S jak sekstant, co wyznacza kurs, R jak rak skloty koralików sznur, Q
Ku jak Queen Mary i stocznie w Quebec, a P jak pokład lub jak wolisz dek. I ciągnij, ciągnij, ciągnij go, tak dobrze idzie, choć kiepsko szło. I tęgi łyk rumu za żagle wśród fal, niech rumowe nuty popłyną hen w dal. O jak opętnik, co oplata masz, N jak Nordpesycz, co z legend go znasz, M jak Mesa, gdzie kuk pojeździ da, a Eł jak łódź, co wiosła ma dwa. I ciągnij, ciągnij, ciągnij go, tak dobrze idzie, choć kiepsko szło. I tęgi łyk rumu za żagle wśród fal, niech rumowe nuty popłyną hen w dal. L jak lik szpara, a lik lina w niej, K jak Keja Mazurska wśród kniej. I to mam pożar lub omijaj mnie, a jak i taka dopłynąć tam chcę. Ciągnij, ciągnij, ciągnij go, tak dobrze idzie, choć kiepsko szło. I tęgi łyk rumu za żagle wśród fal, niech rumowe nuty popłyną hen w dal. A jak handreling, przytrzymaj się go, G jak Gretingi, by dobrze się szło. F jak fok, co wiatr w niego dmie, a E jak epirb, co sygnały śle. I ciągnij, ciągnij, ciągnij go, tak dobrze idzie, choć kiepsko szło. I tęgi łyk rumu za żagle wśród fal, niech rumowe nuty popłyną hen w dal. Dedeklinacja, co zmienia twój szlak, C znaczy Charlie, potwierdzam lub tak. B jak Banta i Bóg, Szpryt i Brest, a jak abordaż i to pieśni kres. I ciągnij, ciągnij, ciągnij go, tak dobrze idzie, choć kiepsko szło. I tęgi łyk rumu za żagle wśród fal, niech rumowe nuty popłyną. Ciągnij, ciągnij, ciągnij go, tak dobrze idzie, choć kiepsko szło. I tęgi łyk rumu za żagle wśród fal, niech rumowe nuty popłyną hen w dal. O! Tak, dziękujemy pięknie. Jureczku, jest wiele organizacji, wiele klubów, wiele instytucji, które w różny sposób cię uhonorowały, w różny sposób mówiły o twoim wielkim wyczynie, ale jest jedna organizacja, według mnie bardzo elitarna organizacja, która jest chyba ponad wszystkimi, prawda? Ponad wszystkimi innymi organizacjami. Mówię tutaj o Bractwie Wybrzeża, o Mesie Kaprów Polskich. I chciałbym, żebyś w kilku słowach przybliżył widzom, cóż to takiego jest Mesa Kaprów Polskich. Jak wspomniałeś, jest to takie elitarne towarzystwo. Bracia Wybrzeża powstały, związali się w Chile, w Santiago, 4 kwietnia 1951 roku. Zawiązało się Bractwo Wybrzeża. I co się okazało? Jeszcze wtedy nie za bardzo żeglarze wiedzieli, co to jest za organizacja i tak dalej, ale w 1966 roku, 1 czerwca, jacht Śmiały, załoga jachtu Śmiały, którą dowodził świętej pamięci kapitan Bolek Kowalski, zostali jako pierwsi Polacy przyjęci do Bractwa. Siedmiu ich było, o ile pamiętam. Siedmiu. No i to wszyscy tacy, oczywiście później bardzo słynni kapitanowie. No, Ludek Mączka, Krzysztof Baranowski, prawda? Ziemowit Barański. Siudy, także... Knabe. Knabe, Jurek.
wrócili już jako bracia do Polski, ale się okazało, że dla naszego rządu to, to jakoś to coś nie za bardzo, bractwo, wybrzeże, coś dziwnie ubrani i tak dalej. No dość długo to trwało, nim oficjalnie zostało to Bractwo Wybrzeża Mesy Kapłanów Polskich zarejestrowane jako organizacja w Polsce. U nas w tej, znaczy w ogóle generalnie mówi, że elitarne, bo na tych mes krajowych jest bardzo dużo. Oczywiście w Chile, tak, w Argentynie. Oczywiście w Anglii, Francji, we Włoszech i w Polsce. Stanach Zjednoczonych. No. Stanach. No, i w sumie jest około 4000 braci. To Raptem. Raptem. Ja bym powiedział, że raptem. Z tym, że no już taka jest kolej rzeczy, że wielu braci odeszło już na wieczną wachtę. U nas w tej chwili jest, każdy z braci ma numer, prawda? Ja mam na przykład 149. To jest już numer dożywotni, każdy, także jak na przykład brat Witold Sobkowicz ma 162. Ty już też niedługo tobie jakiś numerek, bo jesteś Jungą, nie? Także no, jesteś też kandydatem na brata. Nie? Także będzie gdzieś koło 170, no z tego w całej Polsce. Wiem, to, z tym, że, to Jurek Wąsowicz no, chyba ma 170 właśnie numer. Tak. Ja się nie mylę. Możliwe. I no a na Śląsku w zasadzie no, z tych braci to na razie to bym ja, bo był jeszcze oczywiście trzech braci, którzy już odeszli na wieczną wachtę. No i ty jako teraz przyszły drugi brat tutaj z ziemi śląskiej. Może kiedyś założymy sobie jakieś. Może kiedyś założymy mesę, mesę jastrzębską. Ale to będzie trochę. No ale, może nie mamy. Ale tak, także o tym, że to jest elitarne towarzystwo bardzo zacnych żeglarzy i ludzi, którzy generalnie rzecz biorąc no, musieli się bardzo mocno zasłużyć i zdrowie brać. Zdrowie brać. Orza. Orza. Którzy musieli udowodnić swoją, swoją jakość, aby zostać przyjętym do braci, to to nie jest tylko i wyłącznie zgromadzenie, to nie jest tylko i wyłącznie zbiór, ale wynikają z bycia bratem i dla braci wynikają pewne rzeczy, pewne historie. No oczywiście, że no pierwsze, że musisz do bractwa nie tak łatwo się to można dostać, musi być dwóch prowadzących. Najpierw dobrze prześwietlają każdego kandydata, to nie tylko musi się udzielać na polu samym żeglarskim, ale tak samo no, powinien trochę udzielać się w innych, znaczy propagowaniu morza, tak samo jak wiesz, ty śpiewasz na przykład i tak dalej, urządzasz koncerty, śpiewasz szanty. Tak samo ci, którzy pomagają żeglarzom. Oj, właśnie mi o tą pomoc chodzi. Pomagają żeglarzom. O tą pomoc mi chodzi. I to, to, no ale głównie, mówię, jest to bardzo ścisła selekcja. I wyobraź sobie, że jeżeli na przykład jesteś kandydatem i któryś z braci powie, że ten mi się nie podoba, bo ma coś tam za uszami, no to niestety nie mogą cię przyjąć do tego towarzystwa. Także to no jest dlatego może takie elitarne, ale... Ale ty osobiście w swoim żeglarskim życiu doznałeś może nie tyle łaski, ale wielkiej pomocy. Tej właśnie braterskiej pomocy ze strony braci z innych mes krajowych. Bo to są fantastyczni ludzie, wiesz, jeżeli... Masz jakiś kłopot, to bracia nie są po to tylko, żeby usiąść, wypić butelkę rumu i pośpiewać,
Ale jak masz problem, i to jest główne założenie bractwa. Przypływa jacht, ma problem, pomagają. No, krótko, jestem w Nowej Kaledonii, powiesiłem tylko, mamy swoje banderki. Każdy banderkę z nas ma swoją. Swoim numerem i tak dalej. Powiesiłem banderkę i za chwilę zjawia się brat wybrzeża z Nowej Kaledonii i. Pierwsze pytanie. Witam brata z Polski, to wielki dla nas zaszczyt i tak dalej. Co potrzebujesz? Akurat no, był taki zbieg okoliczności, że nic nie potrzebowaliśmy, bo tak chciał nam paliwo zapłacić, a myśmy już zatankowali, dostaliśmy z duty free paliwo. Opłaty portowe były zapłacone, bo już mieliśmy wypływać. I on mówi, słuchaj, ale za tydzień jest safarancho, czyli zebranie bractwa tutaj. No to widzowie muszą wiedzieć, że zebrania braci oraz jungów Bractwa Wybrzeża noszą miano safarancha. To jest tak przyjęte zwyczajowo. No są krajowe takie, tak, bo to są, u nas jest cztery mesy, jest szczecińska, gdańska, warszawska i lubelska. No i takie poważniejsze już zebranie, to jest zebranie safarancho krajowe, gdzie się odbywa wszystkie takie poważniejsze narady. Także no jest to świetna organizacja. Miałem tą przyjemność odebrać topór chwały mórz. To jest najwyższe odznaczenie. A możemy go pokazać, bo znajdujemy się w siedzibie fundacji, więc ja może wstanę i o tak, nie, to tak, tak mi daj go. O. I to jest, proszę bardzo, bo on jest twój tak naprawdę. No, twój, no ale oprawkę zrobiłeś. No tak to wygląda, ten topór chwały mórz, ja dość tego, także to jest znak Bractwa Wybrzeża. Znak drugi tutaj twojej. Tak, mesy gdańskiej. Mesy gdańskiej. No i to jest taka no, bardzo miła, bardzo mówię, no, sekstanty, prawda, czy kolosy, czy Konrady, prawda, inne te nagrody, które mam, ale to jest takie no. Naprawdę miłe dla brata. Ja chciałem powiedzieć tylko i wyłącznie jeszcze jedną rzecz, że nagroda Chwały Mórz, topór Chwały Mórz jest przyznawana przez braci tylko i wyłącznie jednej osobie i tylko raz w roku. Także fakt, że braci jest 170, jest od razu dowodem na to, iż absolutnie każdy brat nie dostąpi zaszczytu posiadania tego trofeum, tej nagrody, tego dowodu uznania. Topór Chwały Mórz. Mogę tylko powiedzieć tak w skrócie, że taki topór jeszcze nie tak dawno, bo w styczniu wręczaliśmy dla świętej pamięci kapitana Henryka Jaskuły. A to było w zeszłym roku w styczniu. W zeszłym roku, tak. Natomiast no, teraz... Kilka dni temu. Nie, oczywiście tam. Natomiast następny był projekt i został zatwierdzony przez bractwo, że taki, chociaż nie należy do bractwa, bracia, co są tylko sama grupa mężczyzn, dla Asi Pajkowskiej, która no oczywiście, ja uważam, jest królową mórz i oceanów, no i jej się taki topór należy i będzie na pewno wręczony dla Asi też taki topór. Topór wróci na swoje honorowe miejsce. A my bardzo płynnie postaramy się przejść do ostatniego tematu w dniu dzisiejszym. Mówiliśmy pięknie o historii, o początku, mówiliśmy o cudownych przygodach, mówiliśmy o Burgasie, o Bosmanie, mówiliśmy o akcji crowdfundingowej, która się rozpoczyna w dniu dzisiejszym, dzięki której, dzięki pomocy waszej, dzięki wpłatom na platformie crowdfundingowej będzie można doprowadzić do
odnowienia jachtu będzie można doprowadzić do tego, że jacht będzie funkcjonował dalej, że fundacja będzie mogła wypełniać swoje statutowe założenia. Między innymi w planach mamy rejsy z młodzieżą, aby historia o Czarnym Diamencie nie zaginęła. Natomiast przejdziemy teraz bardzo płynnie do tematu, może nie tej historii współczesnej, bo to chyba nie tak się powinno określić, ale do współczesnych czasów Czarnego Diamentu. Co dalej? Czarny Diament 32 lata pływał pod dowództwem kapitana Jerzego Radomskiego. Opłynął... Więcej. 11, ja chciałem powiedzieć, że 32 lata w pierwszym rejsie. Przepłynął w tym rejsie ponad 240 tysięcy mil morskich, co jest równoznaczne z 11-krotnym okrążeniem kuli ziemskiej, a jak kto woli, to jest również odległość, jaka dzieli Ziemię od Księżyca i jeszcze 60 tysięcy kilometrów. Dobra. Później był rejs czteroletni, nie? Bo tutaj o tym nie mówiliśmy. Tak, jeszcze popłynąłeś w jeden rejs dookoła świata swoim szlakiem. Swoim szlakiem. Później wróciłeś do kraju, Czarny Diament zaczął pływać troszeczkę po Bałtyku. No i co dalej? No, miałem szczęście, że no to duża zasługa też Witolda Sopkowicza. Witamy, tak jest. Witamy go. Witamy brata Sopkowicza. No, usiedliśmy tam u niego w mieszkanku, tak się tam pyta, co dalej. No ja mówię, no wiesz, no nie wiem, no wróciłem z tego rejsu, nie za bardzo tutaj mogę zagrzać tu w tej Polsce tego. Chciałbym jeszcze gdzieś popłynąć, tak, ale tak trochę dalej, a ja popłyniesz. No, tego. I tak się zaczęło. Także tak się zaczął drugi rejs dookoła świata. Dla mnie był to bardzo fajny rejs, dlatego że ja opowiadałem tutaj, no trochę szmuglowałem, ale proszę sobie wyobrazić, w każdym porcie, jak przypływa taki jacht o tej długości i no wygląda dość solidnie. Przychodzi ktoś i mówi, że trzeba tu zapłacić taki rachunek, a tutaj okazuje się, że nie masz kasy. Ja przez rok pływałem z 10 dolarami w kieszeni i nie mogłem nikomu powiedzieć, że jestem biedny, bo dlatego, że w Tanzanii murzyn przepłynął do mnie na jacht i mówi, słuchaj, kapitan, będziesz płacił tutaj mi 10 dolarów dziennie, ja jestem tutaj skipper, nawigator, a prawie że chirurg, kucharz i tak dalej, tylko 10 dolarów. Ja miałem wtedy autentycznie 10 dolarów w kieszeni. Ja mówię, sorry, nie mogę cię zatrudnić, bo ja nie mam. Ja mam 10 dolarów w kieszeni. On tak spojrzał na mnie, mówi, ty, biały, masz taki duży jacht i ty komu ty mówisz, że ty masz tylko 10 dolarów w kieszeni? Utrzymanie jachtu, wracając do rzeczywistości, to jest teraz kolosalne wydatki, prawda? Ja nawet i proszę sobie wyobrazić, że to nie jest tylko pływanie, trzeba go wyciągnąć, trzeba kupić farby, trzeba zapłacić za postoje w marynach czy w portach. Wyciągnięcie, spuszczenie na wodę, czterokrotnie był piaskowany i tak dalej, bo zawsze uważałem, że ten jacht powinien pływać jak najdłużej. Zawsze mówię, po to był budowany. A dla mnie naprawdę byłem bardzo dumny, jak przypłynąłem tutaj do Polski i słuchajcie, silnik Leyland, który został zrobiony w Andrychowie, no, to jest SW-200, na podzespołach Leylanda, który przepracował tyle godzin, około prawie 10 tysięcy godzin i który ostatnio byliśmy tutaj z naszym tam wicekomandorem fundacji z Mikołajem, trzeba było go wypróbować jeszcze na brzegu, chociaż on ma tam podłączoną wodę i jeden nacisk na starter, silnik działa. Jacht, no, potrzebny jest trochę remont i to dość poważny, no bo w końcu był na rafie, był poobijany i tak dalej. Ale mam nadzieję, że
Gorsze jachty się remontuje i ten nie jest, jest jeszcze w bardzo dobrym stanie, jak na wszelkie ten. Także mam nadzieję, że no, spotkaliśmy się, to też wiatry nas zagnały tutaj w Jastrzębiu do Domu Zdrojowego, no i później do Rybnika i się zaczęły morskie opowieści o przyszłości czarnego diamenta w kosmos. Tak, bo tutaj teraz przemycę troszeczkę swojej osoby, ale zanim zakończę wszystko i opowiem to, co mam do powiedzenia, to zagram wam piosenkę o czarnym diamencie. Zagram wam piosenkę o czarnym diamencie, którą ku mojej radości wielkiej napisałem podczas jednego z rejsów na czarnym diamencie. Ku mojej wielkiej radości została ona zaakceptowana przez Brawo, Jurka. Przez Jurka. No i mam nadzieję, że tak już będzie, że ta piosenka się będzie kojarzyć z tym jachtem, a ten jacht to nie jest byle jaki jacht. To jest jak historia. Kochani, zaśpiewam i na koniec powiem jeszcze takie jedno bardzo ważne wejście. Czarny diament. Taką to oto piosenkę dedykuję oczywiście Jurkowi i wszystkim tym, którzy na czarnym pływali. Choć czarny jak smoła to błyszczy na zmarszczonej morza połaci i mimo problemów powstaje ze zgliszczy jak feniks i za horyzont się traci. A o portach co setki odwiedził, być może wam kiedyś opowie kapitan legenda radomski Jerzy, a jacht czarny diament się zowie. Po pierwsze pamiętaj słuchaczu, nim najdą cię pierwsze westchnienia, że ważne by zawsze i pomimo wszystko móc spełniać swoje marzenia. Choć czarny jak smoła to błyszczy na zmarszczonej morza połaci i mimo problemów powstaje ze zgliszczy jak feniks za horyzont się traci. A o portach co setki odwiedził, być może wam kiedyś opowie kapitan legenda radomski Jerzy, a jacht czarny diament się zowie. Po drugie, a ważne co powiem, byś uniknął niechlubnej zguby, to czarny nie po to, by lśnić przy kei, a po to, by z falą brać śluby. Choć czarny jak smoła to błyszczy na zmarszczonej morza połaci i mimo problemów powstaje ze zgliszczy jak feniks i za horyzont się traci. A o portach co setki odwiedził, być może wam kiedyś opowie kapitan legenda radomski Jerzy, a jacht czarny diament się zowie. Po trzecie, żeglarzu, pamiętaj, że mądrym jest ten, kto docenia, że nieważne kiedy i nieważne dokąd, a ważne z kim dzielisz wrażenia. Choć czarny jak smoła to błyszczy na zmarszczonej morza połaci i mimo problemów powstaje ze zgliszczy jak feniks i za horyzont się traci. O portach co setki odwiedził, być może wam kiedyś opowie kapitan legenda radomski Jerzy, a jacht czarny diament się zowie. Na koniec ostatnia myśl złota, dla wszystkich, dla mnie, dla ciebie. Żyjmy tak życiem, by tu czy na górze móc spokojnie spojrzeć za siebie. Choć czarny jak smoła to błyszczy na zmarszczonej morza połaci i mimo problemów powstaje ze zgliszczy jak feniks za horyzont się traci. A o portach co setki odwiedził, być może wam kiedyś opowie kapitan legenda radomski Jerzy, a jacht czarny diament się zowie. A
jacht czarny diament się zowie, a jacht czarny diament się zowie. I taka to piosenka. O, Jurek bije, słuchajcie. Chłopaki po drugiej stronie kamery się cieszą. Ja też się cieszę. Tak już zupełnie na koniec, zanim dojdziemy do podsumowania całkowitego dzisiejszego spotkania, to w końcu co dalej z tym czarnym diamentem? Co dalej? Słuchaj, krótko. Jestem emerytem, pływałem po świecie, emerytury dłużej nie mam. Nie jestem w stanie go utrzymać w żadnym wypadku. Szczęście moje, że po drugim moim rejsie dookoła świata zostałem zaproszony przez komandora Andrzeja Dębca do Pucka. Zostałem tam niesamowicie gościnnie przyjęty przez panią burmistrz Hannę Pruchniewską i włodarzy miasta, no i wszystkich mieszkańców, bo tam są naprawdę wspaniali ludzie. Słuchaj, jest to piękny port. Okazuje się, że zostałem honorowym kaprem Pucka. No dowód czego wisi tutaj nam certyfikat żelaznego kapra Pucka. Nie wiem, czy to kamera łapie. I ambasadorem jest Pucka. Także no, mnie się ten port niesamowicie podoba. Jacht, zresztą to już mamy nagrane na filmie, że ma tam miejsce na wiele, wiele lat. No, z tego, co ja pamiętam, to nawet mamy tam prawo dożywotnio. Dożywotnio. Do końca świata jeden dzień dłużej. Jak to mówiło. I remont takiego jachtu, znaczy po prostu trzeba go wyciągnąć z wody, trzeba go przynajmniej wyczyścić, pomalować. No rocznie to jest tak 15 do 20 tysięcy złotych remonty. Plus oczywiście trzeba co chwilę ubezpieczyć jacht, tratwę teraz trzeba dać do atestacji i tak dalej. Środki ratownicze trzeba no, kupić. Ale nowe i tak dalej. Ale oczywiście, i no, no to kosztuje. Czy to warto? Ja uważam, że no, jest to jednak, mimo wszystko, to nie dlatego, że ja to mówię, ale to jest kultowy jacht polski, kurczę, który, no żaden polski, bo w sumie czarny diament przepłynął ponad 300 tysięcy mil. 82 kraje odwiedził, prawda? I to 87, przepraszam. No, 500, prawie 600 portów, w niektórych był po kilka czy kilkanaście razy, czy nie? Więc no warto go, uważam, odbudować. Moim takim jeszcze marzeniem byłoby, ja już nie popłynę, bo mam 81 lat, nie wiem, czy dożyję tego, ale żeby został wykonany jakiś solidny remont i żeby jeszcze raz tym szlakiem diamenta kółko zrobił. No. Cóż, podsumowując, kochani, marzenia Jurka są realne. Po to, żeby one się ziściły, 2 lata temu razem z Piotrem Piekarskim i z Jurkiem. Który siedzi tutaj, który słucha. Siedzi i słucha, tak jest, siedzi za kamerą i jak słucha. Jak mysz podmiot. Założyliśmy fundację. Fundację Czarny Diament imienia kapitana Jerzego Radomskiego. Pierwszy cel był taki, aby Czarny Diament, historia Jurka i historia Jurka zostały ocalone od zapomnienia, aby następne pokolenia polskich żeglarzy, tych śpiewających i tych nieśpiewających, tych, którzy się regacą i tych, którzy pływają turystycznie, tych, którzy pływają na swoich jachtach i tych żeglarzy, którzy jachty czarterują, tych żeglarzy, którzy żeglują po wodach słodkich i po wodach słonych, dla nich wszystkich, aby historia Czarnego Diamentu nie została nigdy zapomniana. Dlatego, że jak nie będziemy pamiętać o historii i nie będziemy tej historii zachowywać, to cóż powiemy o żeglarstwie naszym wnukom, prawnukom, a co nasze prawnuki powiedzą swoim? Dlatego założyliśmy fundację. Pierwszym takim
celem to było ocalić od zapomnienia. Ale przy dłuższych rozmowach z Jurkiem i mając swoje własne marzenia i poznając marzenia Jurka o tym, żeby ten jacht, który został wybudowany po to, żeby pływać, popłynął jeszcze raz, postanowiliśmy z Piotrem i tutaj po raz kolejny w życiu zamykamy za sobą pewne drzwi, bo później już nie będzie, będzie ciężko się wycofać. Postanowiliśmy, że chcemy na czarnym diamencie popłynąć dookoła świata po raz trzeci. To chyba taka pierwsza bardzo mocno publiczna deklaracja, ale ku temu to zmierza. Dziś jest tak, że w Pucku stoi czarny diament powieki. Mamy tam przepiękną bazę dzięki pani burmistrz, dzięki staraniom Andrzeja Dębca i Dorotki, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. No, tak. Jest okazja do wypicia, jest, tak? Tak jest. Napijmy się. Redaktorka naczelna mojej książki, prawda? Pani redaktor naczelna. I szanowni państwo, szanowni słuchacze, szanowni widzowie, serdecznie zapraszam po zakończeniu tego programu na stronę fundacji, gdzie będzie można poczytać coś więcej o akcji crowdfundingowej, o tym jak na przykład doprowadzić do sytuacji, w której zjecie kolację z Jurkiem Radomskim osobistą. Tak? Jur, ale wygląda nieźle, a będzie wyglądał lepiej. Co zrobić, żeby otrzymać piwo, tudzież inne gadżety? Co zrobić, żeby się gdzieś tam wpisać i móc powiedzieć, że również pisać pomogłem. Do historii czarnego diamentu. Również pomogłem. I cóż, kochani, ja na końcu jeszcze chciałem powiedzieć, że podczas mojego ostatniego koncertu, który był przy okazji koncertu Trzech Kapitanów, tutaj bardzo gorąco pozdrawiam Waldka Mieczkowskiego i Arka Wlizłę, na rzecz Kuni licytowaliśmy dwie płyty. To były dwie płyty, takie płyty, które miały też swoją historię. Ale dzisiaj, żeby również móc coś takiego zaproponować, wygrzebałem ze swoich już takich bardzo żelaznych zapasów płytę Artyści Wędrowni. To była płyta, która wydana została w ilości 1000 egzemplarzy, tylko 1000 egzemplarzy, z czego 300 bodajże, jak dobrze pamiętam, zostało umieszczonych w książce Artystka Wędrowna autorstwa Moniki Szwai, a reszta gdzieś tam się rozeszła tylko i wyłącznie po znajomych. Nigdy ta płyta nie była w sprzedaży i nigdy nie będzie. Artyści Wędrowni. Stonehenge, między innymi Wojtek Dudziński-Sęp również na tej płycie istnieje. Posłuchajcie ulubionej muzyki Moniki Szwai. Tak jest napisane. Jak chcecie jej posłuchać, to zaraz po tym programie zapraszam na mojego osobistego fanpage'a, gdzie tak jak poprzednio tą płytę zlicytuję. Na rzecz Czarnego Diamentu i na rzecz naszych działań związanych nie tylko z rejsami, ale również z tym, aby Czarny Diament nie zniknął z kart historii polskiego żeglarstwa. Moim gościem i waszym gościem był dzisiaj Jerzy Radomski, Wagabunda. Chciałem jeszcze tylko brat Mesy Kaprów Polskich, numer 149 w trikorze. Chciałem tylko jeszcze podkreślić, że wydanie tej książki o pieskach już się skończyło. Pracujemy teraz z panią Dorotą Kowiorską-Dębiec nad drugim wydaniem, które mam nadzieję, że niedługo się ukaże. I moja siostra Danusia Radomska-Filipek tłumaczy teraz tą książkę na angielski. Także mam nadzieję, że jak wypłyniecie, to będziecie mogli dawać takie prezenty o pieskach. Bo te książki oczywiście będzie można również uzyskać w akcji crowdfundingowej ze specjalną dedykacją. A my cóż, napijmy się rumu. Jerzy. Za wszystkich. No. A szczególnie dla tych przyjaciół. No oczywiście, jeżeli wam się podobało, to być może zrobimy kolejne spotkanie kapitanów zacnych. A to już może nad morzem gdzieś tak, na świeżym powietrzu. Chociaż tu jest pięknie, no to też zapraszamy do fundacji. Zasługa kosmosa i twojego. Andrzeja Zwierzyńskiego. No, Andrzejka Zwierza. Hej, hej, hej. No. Żegnamy się z wami. Do zobaczenia. Zdrowie prezesie, tak, bo tam siedzi prezes z boku.
No napijmy się w końcu. No.